tym wydaniu telewizyjnego przeglądu tygodnia. 11 milionów dla Ciechanowa. Otrzymamy blisko 11 milionów złotych dodatkowego dofinansowania. Ciechanowskie święto bluesa po raz 18. Tak, Springuś ma 18 lat. 1000 pierwszych dni dla zdrowia. 1000 pierwszych dni, bardzo ważne. To jest taki kapitał, który możemy dać swoim dzieciom. Oraz nowe prawo w zakresie żywienia w szkołach. Przyczyną naszej obniżonej zdrowotności jest bardzo często otyłość. Blisko 11 milionów złotych dodatkowych środków z Unii Europejskiej otrzymał samorząd Ciechanowa na dofinansowanie budowy pętli miejskiej. W czwartek 14 maja na nieoddanym jeszcze do użytku odcinku pętli aneks do umowy podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. To jest to inwestycja jedna z ważniejszych na Mazowszu, bardzo duża, ponad 170 milionów złotych. Tutaj w trakcie realizacji okazało się, że mamy do czynienia z nieprzewidzianymi w ogóle kosztami. Dotyczyło to konieczności wymiany części gruntów pod tymi drogami. Część z tej kwoty zostanie przeznaczona na zapłacenie kary nałożonej na samorząd przez mazowiecką jednostkę wdrażania programów unijnych. Korekta finansowa do projektu wyniosła 3 miliony 600 tysięcy złotych. To są środki, które już zostały poniesione przez budżet miasta, natomiast one teraz niejako wracają w postaci dodatkowego dofinansowania ze środków europejskich i te środki możemy zagospodarować w określonym sposób, niekoniecznie z przeznaczeniem na dalsze roboty przy pętli miejskiej, aczkolwiek to też jest możliwe. Propozycję zagospodarowania tej kwoty przedstawię na czerwcowej sesji Rady Miasta. Prace budowlane na ciechanowskiej pętli mają się zakończyć za 2 tygodnie. Po zakończeniu budowy rozpocznie się proces odbioru poszczególnych odcinków. Zgodnie z prognozami kierowcy z pętli będą mogli korzystać w wakacje. Legendy polskiego bluesa, jazz tradycyjny, a także ostre rockowe granie gościły średniowieczne mury Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie na tegorocznym festiwalu Spring Blues Night. To 18. edycja tej imprezy i jak wyjaśnia jej organizator i lider grupy Łajdaki, Stach Antośkiewicz, została ona stworzona dla prawdziwych miłośników bluesa. Taki mój protest przeciwko festiwalom młodzieży, takim, na których nie pozwalają grać starym chłopom, tak jak ja i innym. Taki jest w Krakowie, taki jest w wielu. I mówię, no kurczę, jak nam nie pozwalają, to my sobie zrobimy stare chłopy tutaj w Ciechanowie. No i tak, poza tym 40 lat Kasy Chorych, to był też klucz jakiś, 18 lat Springusia. Potem chciałem, żeby coś było dla motocyklistów i jest 4 szmery AC/DC. Dobrze. Alexander's Ragtime Band, stare chłopy, tak w przedziale wiekowym, 72-78 lat, weterani, ludzie z zespołu Oldtimers, Asocjacja Hagaw. Inny rodzaj bluesa. Ciechanowianie mieli okazję usłyszeć legendę polskiego bluesa, grupę Kasa Chorych. Zespół zagrał materiał z jubileuszowej płyty Kasa Chorych 40 lat live, która ukazała się miesiąc temu. Album jest ukoronowaniem 40 lat, jakie Kasa Chorych spędziła na muzycznej scenie. W Ciechanowie gościnnie z zespołem wystąpił John Clifton. W Ciechanowie jesteśmy, nie wiem, który raz, a na festiwalu zdaje się, że trzeci lub czwarty. Mhm. Jakoś tak mogło być, ale pierwszy raz w tym miejscu, na zamku. Ostatnio, pamiętam, graliśmy naprzeciwko tutaj na łące. A tutaj bardzo fajne miejsce. Niebawem na naszej stronie będzie dostępny zapis wideo całego koncertu. Dzieci w Polsce są źle odżywiane. 80% z nich ma w diecie za mało witaminy D i wapnia, je też zbyt dużo cukru. Aż 90% dzieci zjada za dużo soli. To, co mamy na talerzu podczas pierwszego 1000 dni naszego życia, ma ogromny wpływ na nasze późniejsze zdrowie, alarmują dietetycy. Dlatego Ciechanowski Bank Żywności już drugi raz realizuje projekt 1000 pierwszych dni dla zdrowia. To doskonała okazja, by zaliczyć lekcje z żywienia. Jesteśmy w przedszkolu. Dzisiaj będziemy za moment, słyszałam, gotować dla maluchów obiad czy śniadanie? Nie, będziemy robili drugie śniadanie. To jest pora drugiego śniadania. 5 posiłków to jest zalecana ilość posiłków dziennie. Nie tylko dla dziecka, ale dla dorosłego również. Natomiast my jesteśmy tutaj w porze drugiego śniadania i po wszystkich wskazówkach, które poda nasza dietetyczka, będziemy robili warsztaty dla małych brzuszków, czyli wspólnie przygotujemy drugie śniadanie zgodnie z ilością porcji, z zaleceniami grup produktowych. I takie właśnie modelowe drugie śniadanie przygotujemy. Co lubisz jeść najbardziej? Sałatę. Lubię najbardziej pomidory. Żartujesz, a dlaczego pomidory? Bo lubię pasta. To powiedz mi, co ty lubisz jeść? Jajko. Jajko? A jakie jajko? Takie ogromne.
W ramach projektu Bank Żywności zorganizuje 20 bezpłatnych szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci z północnego Mazowsza. Będą też zajęcia w szkołach rodzenia w Mławie, Płońsku i Ciechanowie, bo 1000 pierwszych dni liczy się już od chwili poczęcia. Woda zamiast niezdrowych napojów i kanapki zamiast batoników. Tak już od września zmieni się to, co będą oferować szkolne sklepiki, bufety i automaty. Ustawa, która niebawem zacznie obowiązywać we wszystkich szkołach i przedszkolach, ma ograniczyć epidemię otyłości u dzieci. W Ciechanowie odbyła się pierwsza z całego cyklu konferencji planowanych na Mazowszu, dotycząca tego, jak nowe prawo wdrażać w szkole. Przygotowaliśmy w województwie mazowieckim dla dyrektorów szkół konferencji, których celem jest udzielenie wsparcia szkołom. Od 1 września ze szkolnych sklepików, bufetów i automatów mają zniknąć niezdrowe napoje i przekąski. Kto się nie dostosuje, zapłaci grzywnę od 1000 do 5000 zł. Kary zgodnie z ustawą wymierzać będzie wojewódzki inspektor sanitarny i one są dokładnie określone w zmianie w ustawie do 5000 zł, co najmniej 1000 zł. To taka wskazana wprost egzekucja, ale no czasem bez egzekucji trudno byłoby respektować te zapisy prawa, które powinny być uszanowane. Samorządowcy nie mają też złudzeń, że wykorzenienie złych nawyków żywieniowych będzie wyjątkowo trudną pracą, w którą powinni włączyć się nie tylko nauczyciele, ale również rodzice, bo to oni bardzo często na drugie śniadanie zamiast kanapki i owoców serwują dzieciom czekoladowe batoniki i niezdrowe napoje.